Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nową serią. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo osadzona też jest w tematyce show biznesu. Natomiast ta seria nazywać się będzie Zbrodnie w show biznesie. Będę tutaj przytaczać różnego rodzaju wydarzenia z przeszłości, które niestety zakończyły się tragicznie. No i mam nadzieję, że ta seria również przypadnie Wam do gustu, bo jak pewnie wiecie, jeżeli śledzicie ten kanał i moją osobę, bardzo lubię również takie wątki, tematy kryminalne, więc zobaczymy, czy Wam się to spodoba. Oczywiście czekam na Wasze opinie, subskrypcje i łapki w górę. W ten sposób wyrazicie, czy to jest fajne, czy nie. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze na ten temat. A teraz już zaczynamy. Tematem, którym zajmiemy się dzisiaj, jest morderstwo Andrzeja Zauchy. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to był to wybitny muzyk, który już za życia stał się legendą. Tak naprawdę Andrzej Zaucha był polskim wokalistą bluesowym, jazzowo-popowym, saksofonistą i perkusistą, a także aktorem kabaretowym. Był muzykiem samoukiem, dokonał licznych nagrań płytowych, do filmów, do teatralnych spektakli. No i na pewno znacie jego bardzo duży hit, czyli Byłaś serca biciem. To jest najpopularniejsza piosenka tego wykonawcy, więc nawet jeżeli nie śledziliście i nie usłyszeliście o nim zbyt wiele, na pewno tę piosenkę kojarzycie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Andrzej Zaucha zginął tragicznie, został zamordowany z rąk męża swojej kochanki, kobiety, z którą wiązał swoją przyszłość. Niestety była to kobieta zamężna, ale zanim to opowiem Wam, jak do tego wszystkiego doszło. Ponieważ Andrzej Zaucha przez wiele lat był zakochany w swojej żonie i nikt nie przypuszczał, że jego życie zakończy się w tak dramatyczny i nagły sposób. Żona Andrzeja Zauchy, Elżbieta, znalazła się w jego życiu, gdy ten miał 17 lat, a ona 16. Wiele osób przyznaje, że było to małżeństwo nierozłączne. Elżbieta decydowała w wielu kwestiach za swojego męża, co nie zawsze podobało się jego współpracownikom, natomiast faktycznie ta ich więź była nierozerwalna. Poznali się dawno, dawno temu w dyskoteczce Szopa, w której po prostu poszli na imprezę i tak już po prostu zostało. Od czasu, kiedy zawarli związek małżeński, cały czas wolny oraz zawodowy spędzali razem. Niestety żona Andrzeja Zauchy zmarła w wyniku udaru mózgu. Było to dla niego bardzo trudne do przeżycia zdarzenie. Nie tylko dlatego, że stracił najbliższą osobę, ale tak naprawdę nie potrafił on żyć bez swojej żony. Pytał jej o opinię w każdej dziedzinie, konsultował z nią wszelakie decyzje i podejmował je tylko tak naprawdę pod wpływem jej decyzji. Dlatego wiele osób mówiło, że zamknął się on w sobie. Dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu, że miał on depresję, ale wtedy nie było to tak popularne stwierdzenie, więc wiele osób obawiało się, że po prostu odbierze sobie on życie, ponieważ często wspominał, że Elżbieta czeka na niego i że on niebawem do niej się wybierze. Nikt jednak nie przypuszczał, w jaki sposób oraz że tak szybko się to wydarzy. No tym bardziej, że Andrzej Zaucha wydawałoby się, że właśnie wychodzi na prostą. Odzyskał sens życia dzięki nowej miłości. Tak naprawdę po śmierci żony w życiu Andrzeja Zauchy pozostała tylko jedna kobieta, jego córka, 16-letnia Agnieszka. To tylko ona trzymała go przy życiu, mimo to Andrzej często mówił, że jego żona wzywa go do siebie. Wszystko zmieniło się, gdy poznał o 16 lat młodszą od siebie aktorkę Zuzannę Leśniak, z którą wspólnie grał w spektaklu. Ta wspólna praca połączyła ich, zaczęli się ze sobą spotykać, na początku przyjacielsko, później coraz bardziej wchodzili w te relacje, mimo że wiele osób mówiło im, że nie jest to właściwe, ponieważ Zuzanna Leśniak była mężatką. Miała męża, z którym nie utrzymywała tak zażyłych relacji, jak wydawałoby się, że powinno wyglądać życie małżeńskie. Jej mąż często wyjeżdżał za granicę. Jeżeli chodzi o nią i Andrzeja, wiele osób mówiło, że na zbyt wiele sobie pozwalają, że ich romans tak naprawdę jest zbyt widoczny. Zuzanna i jej mąż wzięli ślub w klasztorze Klarysek w Nowym Sączu. Ponoć jest to miejsce przeklęte, ponieważ osoba, która budowała ten klasztor, czyli Jan Łopatka, został pogrzebany z żywcem pod murami tego właśnie klasztoru i wiele osób mówi, że do tej pory miota się tam jego duch. Więc wiele osób przywoływało tę historię właśnie po tym, jak Andrzej Zaucha został zamordowany przez męża Zuzanny Leśniak.
jako takie miejsce przeklęte i to, że to małżeństwo nie miało racji bytu już od początku. Ja w duchy do końca nie wierzę, ale podaję wam to jako ciekawostkę. Zuzanna chyba też nie wierzyła w duchy, bo mimo ostrzeżeń o pękających w klasztorze lustrach o tym, że dzieje się tam coś nadprzyrodzonego, nie robiła sobie z tego zbyt wiele i postanowiła właśnie tam zawrzeć związek małżeński. Zresztą mąż Zuzanny Leśniak wydawał się być dość skomplikowaną osobą. Kiedy ona chciała klasyki na ślubie, on specjalnie, bardzo abstrakcyjnie się ubrał. Podczas wesela, kiedy rzuciła za siebie bukietem, zwyczajowo, ponieważ no, chciała wskazać kolejną dziewczynę, która zostanie panną młodą, obraził się, był niezadowolony z tego, ponieważ to od niego właśnie dostała ten bukiet. Więc to, że go wyrzuciła, bardzo mu się nie podobało. Romans Zauchy i Zuzanny trwał już jakiś czas. Spotykali się oni na tyle często, ponieważ właśnie mąż Zuzanny często wyjeżdżał i pewnego dnia powiedział jej o tym, że wraca. Powiedział też, kiedy mniej więcej będzie, ale kochankowie byli tak nieostrożni, że trochę ta ich randka przedłużyła się. No i niestety mąż Zuzanny nakrył ją i Andrzeja wspólnie w mieszkaniu i wtedy miały ponoć paść słowa: zabiję cię. Będę cię musiał teraz zabić. Sytuacja była dość jednoznaczna, wiadomo było, że jest to schadzka dwóch kochających się osób. No ale wiadomo, że jest to moment wzburzenia. Ponoć właśnie mąż Zuzanny rzucił się na Andrzeja, został on pobity. No jest to reakcja taka, która no oczywiście nie powinna mieć miejsca, natomiast pewnie nikt tych gruźb wtedy nie traktował poważnie i nie przyjmował tego jako coś, co na serio może się wydarzyć. Cały dramat rozegrał się 10 października 1991 roku przed Teatrem Stu w Krakowie. Tam właśnie odgrywany był spektakl Pan Twardowski, w którym Zaucha grał główną rolę, a towarzyszyła mu oczywiście Zuzanna, która również grała w tym spektaklu. Tam właśnie mąż Zuzanny przyczaił się na tę parę i postanowił dokonać swojego strasznego planu. Było około 21, gdy na parkingu od strony Włóczków przyczaił się mąż Zuzanny i oddał serię strzałów do zakochanych. Zuzanna ponoć starała się ochronić Andrzeja własnym ciałem. Zasłoniła go niestety, napastnik skupił się głównie na nim i w ten sposób Andrzej Zaucha zginął niestety na miejscu, a jego partnerka Zuzanna zginęła po przewiezieniu do szpitala. Andrzej Zaucha miał wtedy 42 lata, natomiast Zuzanna 26. Sprawca dobrowolnie oddał się w ręce policji. Miał 31 lat. Po tym, co zrobił sam, zgłosił się na posterunek, na komisariat i przyznał się do tego, że to on zamordował swoją żonę oraz Andrzeja Zauchę. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, został on od razu zamknięty w areszcie, gdzie czekał na proces. Prokurator domagał się dla niego najwyższego wymiaru kary. Ostatecznie sąd za to, że się przyznał i sam zgłosił się na komisariat, skazał go na 15 lat pozbawienia wolności. Karę tę odbywał w różnych więzieniach na terenie Polski, m.in. w Krakowie, Trzebini, Nowej Hucie czy Warszawie. W więzieniu uczył skazańców języka francuskiego, ponieważ z pochodzenia był Francuzem, więc w ten sposób jakby zabijał wolny czas. Skończył również filozofię, a także nakręcił kilka filmów dokumentalnych. Mimo że wcześniej sprawca deklarował, że ma wyrzuty sumienia, żałuje tego, co zrobił i chce odsiedzieć cały zasądzony mu wyrok, dwukrotnie domagał się on skrócenia kary i ostatecznie odsiedział w więzieniu 14 z 15 zasądzonych mu lat. I mimo że z pochodzenia jest Francuzem, to pozostał w Polsce. Do tej pory kręci filmy pod pseudonimem i być może na stałe zmienił imię i nazwisko. Pracuje głównie jako scenarzysta. Bardzo tragiczną postacią w tej całej historii jest córka Andrzeja Zauchy, 17-letnia wtedy Agnieszka. Dziewczyną zajęła się babcia, która wróciła z zagranicy specjalnie do Polski po to, żeby zająć się osieroconą w ciągu 2 lat wnuczką, która najpierw straciła mamę w wieku 15 lat, a później w wieku 17 lat zupełnie niespodziewanie straciła ojca. Agnieszka skończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych i radzi sobie w życiu bardzo dobrze.
To już jest koniec tej historii. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o tym morderstwie i o tym, jak Andrzej Zaucha skończył swoje życie. Jestem bardzo ciekawa, czy podoba Wam się ta seria. Dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Jeżeli jest to dla Was interesujące, jeżeli takie bardziej mroczne tematy Was interesują, to oczywiście musicie to wyrazić w komentarzach, żebym wiedziała, czy tego typu filmy również powinny na tym kanale pojawiać się w przyszłości. Dajcie suba, jeżeli Wam się podobało. Oczywiście zachęcam Was do oddawania łapek w górę oraz odwiedzenia linków, które znajdują się w opisie. A tymczasem do zobaczenia. Pa, pa. Niestety... Mimo, że deklarował on, iż ma wyrzuty sumienia po tym, co się stało i chciałby odsiedzieć całą karę, która... Smywara. Z więzienia wyszedł 1...